Zapraszam Was na krótką wycieczkę po naszej globalnej wiosce, żeby zobaczyć, co mniej więcej dzieje się w związku z nowo powstałą na świecie sytuacją. Austria. W Austrii aktualnie obowiązuje ogólnokrajowy lockdown, obejmujący zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Z domu można wychodzić jedynie do pracy, w celu zrobienia niezbędnych zakupów, wizyty u lekarza czy aktywności fizycznej. Wszystkie hotele i restauracje są zamknięte. Całkowity lockdown będzie obowiązywał do 13 grudnia, po tym terminie restrykcje będą obejmować tylko osoby niezaszczepione. Austria jest też pierwszym państwem na świecie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. No i baza. I tak powinno być, no. Mieszkańcy. Osoby, które odmówią zaszczepienia, zostaną ukarane grzywną w wysokości do 700 200 euro. Wprowadzenie lockdownu i obowiązku szczepień wywołało wielotysięczne protesty. Austriacki kościół w związku z lockdownem wydał nowe wytyczne. Zgodnie z nimi każda osoba uczestnicząca w jakichkolwiek aktywnościach kościelnych, zarówno w kościołach, jak i na zewnątrz, jest zobowiązana nosić maskę FFP2. Kapłani celebrujący zobowiązani są do okazania certyfikatu zaszczepienia, ozdrowienia bądź negatywnego wyniku testu. Podczas mszy może śpiewać maksymalnie 4 osoby. Tak, Niemcy też szykują coś takiego. Dowodu zaszczepienia lub wyleczenia z koronawirusa. Austriaccy zachęcają wiernych do przekładania przez wiernych ustalonych dat sakramentów chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania czy małżeństwa. Wyglądałoby na to, że zdrowie ciała jest ważniejsze niż sprawy duszy. Pamiętajmy... Jakby, wiesz co, Rezarus, mówisz, że jakby nie wiesz, jak z takimi ludźmi rozmawiać, nie zmieniają zdania bez jakiejkolwiek do radykalizacji, nie potrafią sobie wyobrazić, jak żyją inni ludzie, zero empatii albo jakiegokolwiek realistycznego pojęcia. Wszystko jest dla nich niewyobrażalne. Wiesz, z ludźmi pokroju Dawidka to jest troszeczkę tak, że on ucieka w to. On przed rzeczami, z którymi nie potrafi się zmierzyć, on właśnie ucieka w, kurwa, nienawiść i w te uprzedzenia. I dla niego to jest sposób na radzenie sobie ze światem, nie? I moja perspektywa na to, ponieważ w ogóle proces deradykalizacji to nie jest takie hop-siup i osoba jest zderadykalizowana, tylko jakby ta radykalizacja to jest bardzo indywidualny proces, który odbywa się w warunkach raczej jeden na jeden, w warunkach, gdzie jakby wchodzimy w jakby interakcje i tworzymy jakieś relacje. Często na przykład mówi się, że osoby deradykalizujące innych wchodzą w związki małżeńskie z osobami, które deradykalizują. W związku z czym nie należy się napalać w tak dużym stopniu na deradykalizację ludzi takich jak Dawidek, tylko bardziej na odciąganie od niego ludzi, którzy mogą tą papkę dopiero zacząć jeść i jeszcze się w niej za mocno nie zakopali. I to raczej w tą stronę bym myślał. Że nieuzasadnione opóźnienie chrztu jest grzechem ciężkim. Z mojej perspektywy bardzo skuteczne było wprowadzenie obowiązkowych szczepień lub codziennych testów w pracy w Niemczech. Po pierwszym dniu tych zasad całe biuro się zaszczepiło, wcześniej tylko ja i szef byliśmy zaszczepieni, bo nie chcieli płacić 7-10 euro dziennie za testy. No i super, nie? Pytanie, na jakiej podstawie biskupi austriaccy zachęcają katolików do przekładania sakramentów. Grecja. W Grecji wprowadzono obowiązkowe szczepienia dla osób w wieku powyżej 60 lat. Osoby w tym wieku, które nie będą zaszczepione, będą od stycznia płacić miesięczną grzywnę w wysokości 100 euro. Do pomieszczeń zamkniętych, takich jak muzea i restauracje, chodzić mogą wyłącznie osoby zaszczepione. Również, aby wejść do greckich świątyń, należy przedstawić certyfikat zaszczepienia albo przed wejściem do świątyni wykonać szybki test. Prawosławny święty synod kościoła. Totalnie się zgadzam. Tak powinno być. Grecji wydał oświadczenie, w którym wyraża poparcie dla działań rządu w walce z pandemią, zaznaczając jednocześnie, że nie dysponują tyloma osobami, aby sprawdzać wszystkie osoby wchodzące do cerkwi. Premier Włoch Mario Draghi co prawda nie wprowadził formalnego obowiązku szczepień, jednak obowiązek ten istnieje w praktyce. Wszyscy pracownicy we Włoszech muszą posiadać paszport z certyfikatem zaszczepienia lub negatywny wynik testu nie starszy niż, uwaga, 2 dni. Niezaszczepiony pracownik za test musi płacić z własnej kieszeni. Pracownicy, którzy odmawiają szczepień i testów, są zawieszani w pracy. Za pracę bez certyfikatu lub wyniku testu grożą wysokie kary finansowe dla pracownika. Bardzo dobrze. Popularnym określeniem na rządy Mario Draghiego staje się Dragistan. Australia. Australia jest jednym z państw z najsurowszymi restrykcjami państwowymi. Od 18 miesięcy Australia jest w praktyce odcięta od świata. Do kraju nie tylko nie można przylecieć, ale również nie można z niego wylecieć. Nie można się wydostać z kraju poza nielicznymi wyjątkami. Od 1 grudnia planowano wpuszczać zaszczepionych pracowników i studentów, ale z uwagi na wykrycie 2 przypadków zagrożenia wariantem Omikron, na marginesie mówiąc, w obu przypadkach u osób zaszczepionych, postanowiono wstrzymać się z tym odważnym krokiem. Wewnętrzne restrykcje są zróżnicowane zależnie od stanów. Najsurowsze panują w Sydney, gdzie któryś z kolei lockdown trwa już od 26 czerwca. Relatywnie najlżejsze obostrzenia panują w stanie Victoria, gdzie we wrześniu postanowiono poluzować obostrzenia. Mieszkańcom tego stanu zezwolono między innymi na korzystanie z placów zabaw, ale nie wszystkim. Z placów zabaw mogą korzystać jedynie dzieci poniżej 12 roku życia, a towarzyszyć im może wyłącznie jeden opiekun w maseczce. Przed wejściem na plac zabaw opiekun dziecka musi obowiązkowo zeskanować kod QR, aby zameldować się na placu zabaw. Działania rządu australijskiego wywołały wielotysięczne protesty. Co na to australijski kościół? Arcybiskup archidiecezji Brisbane, Mark Coleridge, w swojej diecezji wprowadził nakaz przedstawienia certyfikatu pełnego zaszczepienia przez cały diecezjalny kler oraz wszystkich współpracowników diecezji. Wszyscy mają czas, żeby to zrobić najpóźniej do 15 grudnia. W liście do kapłanów arcybiskup zaznaczył, że osoby, które tego nie zrobią, powinny same ustąpić z pełnionych funkcji, ponieważ niezaszczepienie to znak, że nie wywiązują się oni z obowiązku opieki nad wiernymi. Mówię, jak jest antyszczepionkowcem pierwszej linii oporu chodzącym na protesty, jak mu to wybić. Wermiko, następną rzecz, którą pokażę, jak skończymy Dawidka, może dać ci pewien pomysł. Hej, Smoki Dara. Arcybiskup zagroził niezaszczepionym księżom karą suspensy. Panel Sofruin mi się bardzo podoba. Nowa Zelandia. Rząd wprowadził system świateł drogowych, zgodnie z którymi wprowadza się limity osób...
Rywal, nie do końca wiem, o czym mówisz w tym momencie. W sensie... ...mogących wziąć udział w zgromadzeniach. Wysokość limitu zależna jest od strefy oraz każdorazowo od rodzaju zgromadzenia, czyli czy zgromadzenie jest przeznaczone tylko dla zaszczepionych, czy dla wszystkich ludzi. Niezależnie... Ja trochę przerażam nie myśl, że Jacinda to jest najbardziej lewacka opcja, jaka istnieje na rynku. ...zależnie od stopniu zaszczepienia. Są trzy co jest obrazowane przez trzy światła. Zielone, pomarańczowe i czerwone. Przykładowo w strefach czerwonych w kościołach może zgromadzić się 100 osób na mszach, tylko dla zaszczepionych. A na tak zwanych mszach mieszanych tylko 10 osób. Niedawno wprowadzono także przymus szczepień dla pracowników sektorów medycznego, oświaty oraz... A nie jak kurwa w polskich teatrach. Nie jak w polskim teatrze 50% dla zaszczepionych, 50% dla niezaszczepionych. Prawdy. Krok ten wywołał liczne protesty. W związku z nowymi regulacjami biskupi postanowili wydać specjalny dokument odnoszący się do funkcjonowania kościoła. W dokumencie tym biskupi katolicy nie wyrazili sprzeciwu wobec wprowadzonych limitów, które ograniczają znacząco katolikom możliwość przystąpienia do sakramentów. Biskupi stwierdzają nawet, że rządowe obostrzenia są uzasadnione. Zgodnie z dokumentem wprowadza się podział na msze tylko dla zaszczepionych oraz na msze mieszane, czyli zarówno dla zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Mimo wszystko na mszach zarezerwowanych tylko dla zaszczepionych nadal będą obowiązywały takie zasady jak nakaz zakładania masek, zachowanie dystansu, komunia święta tylko na rękę, brak święconej wody, niekorzystanie ze wspólnych śpiewników. Nowe wytyczne episkopatu skierowano także do kapłanów. Zgodnie z nimi niezaszczepieni kapłani będą znacząco ograniczeni w swojej posłudze. Nie będą mogli sprawować mszy przeznaczonej wyłącznie dla zaszczepionych oraz nie będą mogli nawiedzać domów, hospicjów, szkół czy szpitali. USA. W Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym prezydent Joe Biden wprowadził rozporządzenie, zgodnie z którym pracownicy organów federalnych zobowiązani są do przyjęcia szczepionki na polecenie prezydenta lub też może ludzi, którzy ustami Joe Biden. Okej, ja wam coś teraz pokażę i jakby to jest, ja chciałbym wam was uczulić na to, bo jakby druga statystyka, którą wam pokażę, jest nie do końca prawdziwa, bo polski rząd bardzo źle wpisywał dane jakby dotyczące śmierci od COVID-a, szczególnie w pierwszej fazie pandemii. Natomiast jakby... chciałbym wam pokazać jedną rzecz, tak jak sobie latamy po świecie i rozmawiamy i mówimy o szczepionkach, nie? Zobaczcie. Przypadki koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, w kraju, w którym jest są problemy z prywatną, znaczy z tym, że służba zdrowia jest droga i niedostępna, były problemy z łóżkami, jest bardzo dużo antyszczepów, jest bardzo dużo przypadków, tak? Kraj ma 340 milionów ludzi, 100, możemy przyjąć na potrzeby tej rozmowy 100 razy więcej niż Polska. Łączna ilość śmierci 805 tysięcy. I jakby w momencie, w którym w Stanach było 200 tysięcy śmierci związanych z COVID-em, była gigantyczna afera o to i wszyscy krzyczeli o to, oni dojechali do 805 tysięcy. W Polsce, która jest, powtórzę, 100 razy mniejsza od USA, nie 10 razy mniejsza, 100 razy mniejsza. Oficjalne statystyki mówią o 84 tysiącach śmierci, a mówi się o nawet 200 tysiącach. Przepraszam, 10 razy więcej. Boże, dlaczego ja... Widzicie, mam narąbane w mózgu, jest już późno. Faktycznie, macie rację, 10 razy więcej, nie 100. Mówimy o 84 tysiącach, a jakby łączna netto różnica w śmierciach rok do roku wynosi około 200 tysięcy. W sensie mieliśmy 200 tysięcy nadprogramowych śmierci, ponadto, co się w Polsce, ile ludzi w Polsce umierało rok do roku wcześniej. I przyjmijmy, że to jest to, to idziemy, to już jesteśmy gorsi proporcjonalnie od Stanów, a jeżeli przyjmiemy, że faktycznie jest 200 tysięcy, to kraj, który jest 10 razy mniejszy, ma tylko 4 razy mniej śmierci z okazji COVID-a. I jakby... A my próbujemy jeszcze dyskutować. O tym, jak jest tak.
Szacunki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego i CMUW podaje, że od marca, od 1 marca 2020 roku do 1 czerwca 2021 roku łączna nadwyżka umieralności wyniosła około 143 tysiące osób, z czego 74 tysiące zostało oficjalnie powiązanych z przybyciem wirusa COVID. Jakby... Ale i wiecie, jakby nawet zakładając, że w okresie od marca do czerwca jest 147 tysięcy przypadków więcej, załóżmy, że nie wiem, 5, 10, 20% tej liczby będzie śmierciami, których na inne choroby, które po prostu wynikały z tego, że nie było łóżek, nie? Łatwy nickname, nie wiem czy wiesz, ale w aktach śmierci celowo wpisywano śmierć z powodu COVID, mimo że tak nie było, tylko żeby podbić statystyki COVID-a. Jaki jest cel w podbijaniu statystyk COVID-a? Proszę, dawaj mi ten cel, łatwy nickname. To wypierdalaj mi z szurskimi teoriami spiskowymi, kurwa, z mojego czatu. Pieniążki chcieli zrobić, tak, wszyscy lekarze są skorumpowani. Wydają polecenia. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy opublikowała rozporządzenie wprowadzające wymóg sprawdzania certyfikatów szczepionych przez pracodawców sektora prywatnego zatrudniających powyżej 100 osób. Pracownicy takich zakładów mają razy, żeby się zaszczepić do 4 stycznia. Firmy, które się do tego nie zastosują, mogą zostać ukarane grzywną. Ja słyszałem to od, kurwa, z całego szeregu szurów. We wysokości do mniej więcej 13,5 tysiąca dolarów. Umyślne naruszenie przepisów, czyli takie, w którym pracodawca celowo lekceważy przepisy, może skutkować grzywną w wysokości 136 tysięcy dolarów. Każdy stan ma 30 dni na wprowadzenie tych federalnych standardów. Na szczęście w co bardziej konserwatywnych stanach zapadają decyzje chroniące pracowników przed tymi nowymi wymogami. Floryda. Na Florydzie gubernator stanu Ron DeSantis, który jest katolikiem, podpisał prawo zakazujące posługiwania się paszportami szczepień. Niedawno wydał również nakaz poszanowania prawa rodziców. No Ron DeSantis generalnie... w ogóle Rona DeSantisa, tak zupełnie z troszeczkę innej strony wam zwrócę uwagę, Rona DeSantisa polecam zapamiętać sobie, ponieważ jeżeli patrzymy na potencjalnych przyszłych prezydentów USA, to jest jeden z mocniejszych kandydatów. Wyboru, czy chcą, aby ich dzieci nosiły maski w szkole, czy nie. Jednocześnie Floryda odnotowuje najniższą liczbę dziennych zakażeń w całych Stanach Zjednoczonych. Teraz. Nope, we're not gonna stay. Tu się nie zatrzymamy. Wiecie, dlaczego Kalifornia odnotowuje? Z tym to już chyba się z powrotem zaczęło zmieniać. To chyba nawet mieliśmy w tej tabeli. Tu jest tabela. Floryda... tu nie ma raportów z Florydy. Ha, no to właśnie to tego. Jeżeli chodzi o... New York Times? Floryda przez całe wakacje wyrabiała nadmiary i jakby to działa w ten sposób i to wybiła się wtedy w wakacje dramatycznie powyżej średniej reszty stanów i była wiodącym stanem tego. I wiecie dlaczego jest teraz ten spadek? Z tego samego powodu, dla którego jest ten spadek i ten spadek i ten spadek. Dlatego, że wirus przychodzi falami, ponieważ mamy zbierającą się populację, która się zaraża, dochodzi do wzrostu zakażeń, populacja się rozprasza, po czym w momencie, w którym zaczynają przypadki śmierci spadać, populacja zaczyna się z powrotem zbierać. Jakby i w tych pikach ludzie mają ze sobą najmniej kontaktu, więc zbijają rzeczy w dół. Ale to, że w tej chwili Floryda jest tak niziutko,
nie wybija się z tego, nie wychodzi z tego, że Floryda tak dobrze sobie radzi, tylko z tego, że przed chwilą upierdoliła sobie dramatycznie dużą ilość ludzi. Mój kolega twierdził, że to niemożliwe, aby było tylu zarażonych, i zapytałem, czemu powiedział, no bo PiS zły i kłamie. Zapytałem, jaki miałby w tym interes, to też argumentował, że jak PiS zły, no to wiadomo, że to PiS zakażonych. Znaczy, wiecie, kurwa, jakby PiS przez całą pandemię zaniżał statystyki śmierci. Jakby w dziwny sposób sherry-pickował jakby śmierci, dzieląc je na śmierci wywodzące się z tego. Znaczy śmierci spowodowane COVID-em i śmierci, które były spowodowane czymś innym, ale w związku z COVID-em. I te dwie statystyki nie sumowały się razem. Ale nie! Chodzili policjanci i kurwa po prosektorach i wpisywali wszędzie COVID. To już odkleja się w ogóle, nie? W Teksasie gubernator Greg Abbott zakazał organom stanowym wprowadzenia obowiązku szczepień. Kalifornia. Odwrotna tendencja panuje w Stanach rządzonych przez demokratów, czyli przez lewicę. Stan Kalifornia we wszystkich decyzjach wręcz wyprzedzał decyzję Joe Bidena prowadzone na poziomie federalnym. Gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, wprowadził m.in. nakaz weryfikacji szczepienia lub wyniku testu dla osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach powyżej 1000 osób. Pracownicy stanowi, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia zobowiązani zostali do przedstawienia dowodu zaszczepienia lub poddania się cotygodniowemu testowi. Największe oburzenie wywołała jednak decyzja o wprowadzeniu obowiązku szczepień dla uczniów, którzy są już uprawnieni do zaszczepienia. Los Angeles. Los Angeles Rada Miasta wprowadziła wymóg posiadania dowodu pełnego zaszczepienia dla osób wchodzących do zamkniętych restauracji, siłowni, kin, muzeów, zakładów opieki czy urzędów. Do sprawdzania osób, które wchodzą do tych budynków, zobowiązani zostali ich właściciele. Oroville. Na tle stanu Kalifornia wyróżnia się małe miasto, Oroville, które ogłosiło się konstytucyjnym miastem republiką. W miasteczku tym ogłoszono, że w życie nie wejdą żadne covidowe wytyczne ani rządu federalnego, ani stanowego, jeżeli wcześniej nie zostaną one poddane pod ocenę i głosowanie Rady Miasta Oroville. Brawo dla nich. To może wystarczy na wyjazd do świata. Pomyślałem, że może przyda nam się wspólnie zbudować sobie taki obraz, co się dzieje. Myślę, że będziemy sobie te wycieczki po globie w najbliższym czasie kontynuować. Idziemy do ostatniej sprawki. Właśnie teraz w Stanach odbywa się bardzo, bardzo ważna rozprawa. Rozprawa nosi nazwę Fitch v. Wade, czyli Fitch przeciwko Wade, i wynik tej rozprawy może wpłynąć na przyszłość aborcji w Stanach Zjednoczonych. Całe środowisko pro-life, jakby z zapartym tchem, czeka na to, jak ta sprawa się potoczy. Nie wiem, czy oglądaliście film Roe. Która? Środowisko pro-Fitch v. Wade, czyli Fitch przeciwko Wade, i wynik tej rozprawy może wpłynąć na przyszłość aborcji. Fitch przeciwko Wade? What? Roe versus Wade, to rozumiem, ale Peach? What? O czym on mówi? Sprawa się nazywa Dobson versus Jackson, Women's Health. W Stanach Zjednoczonych. Całe środowisko pro-life, jakby z zapartym tchem, czeka na to, jak ta sprawa się potoczy. Nie wiem, czy oglądaliście film Roe v. Wade. Kiedyś reklamowałem ten film. To nie był może film najwyższych lotów, jeżeli chodzi o grę aktorską, czy jakiś tam sposób produkcji. Natomiast on świetnie przedstawiał genezę tak naprawdę prawa aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych, przez które od lat 70. zostało abortowanych ponad 60 milionów dzieci amerykańskich. Wszystko to... Skąd zostały te dzieci abortowane, ty kurwa, absolutny szurze? Miał swoją genezę w skandalicznym wyroku, który tam był w wyniku naprawdę niezłej ściemy. Po prostu lewicy świetnie to sobie to wtedy wymyślili, przygotowali, no i zapadł wyrok w tamtej sprawie. Nie no, Szabibo ma wyższe wykształcenie, bodajże prawnicze, nie? Więc jest nieudanym hollywoodzkim scenarzystą. Wade, który uznawał aborcję za prawo kobiety, jakby rzekomo zgodne z konstytucją. I teraz, ponad 50 lat później, jest szansa, żeby to prawo zostało znowu zmienione. W zależności od tego, jaki wyrok zapadnie w tej sprawie, więcej szczegółów powiem wam w jednym z najbliższych odcinków sprawek, od tego wyroku, który zdaje się zapadnie dopiero w czerwcu, teraz jest czas przesłuchań, od tego wyroku zależy przyszłość aborcji w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, to generalnie on tutaj już będzie pierdolił swoje tego farmazonki, możemy tutaj spokojnie skończyć. A jakby... chciałem wam jeszcze dwie rzeczy sprzedać. Jedną rzeczą jest coś troszeczkę bardziej pozytywnego, choć jakby pozytywnego w kwestii produkowanych materiałów. No to Stany. Papieżówka. O Jezus.
Wiesz, jakie mam na nazwisko? Jakby... Co to Stany dla mnie brzmią inaczej niż dla ciebie chyba.